dodają DLC do Hearts of Iron 4. Chcieliście podobny filmik do tego o Europce, więc na wasze życzenie powstał ten dodatkowy materiał. Nie przedłużając, zaczynajmy. Mendyka. Skupia się na walce morskiej. Możemy wywołać drugą wojnę secesyjną w Stanach i grać jako konfederacja. Ale nie ta barska. Lub zdekolonizować Imperium Brytyjskie. Możemy tworzyć własne modele statków i przypisywać im specjalne atrybuty. Nowe opcje awansowania admirałów. Możliwość zaminowania morskich terytoriów. Mamy rządy na uchodźstwie. Nowe drzewka dla Niderlandów, UK, Meksyku oraz USA. Battle for the Bosporus. Dodatek dodaje specjalne drzewka dla Bułgarii, Grecji oraz Turcji, a także unikalne modele i ścieżki dźwiękowe dla tych krajów. No i to tyle. No step back. Gigantyczne drzewka dla Sowietów, Polski i krajów bałtyckich. Możemy tworzyć własne modele czołgów i dowoli modyfikować ich wyposażenie. Dowódcy lądowi mogą mieć preferowane taktyki, które wpływają na dowodzone armie La Résistance. Nowe drzewka dla wolnej Francji, Francji Vichy, a także możliwość odnowienia francuskiej monarchii. Swoje drzewka otrzymały również Portugalia, a także Hiszpania, zarówno nacjonalistyczna, jak i komunistyczna. Dodano szpiegów, a także całe systemy siatki szpiegowskiej. Kontrwywiad, rządy kolaborujące, a także możliwość tworzenia ruchu oporu, gdy nasz kraj skapitulował. By Blood Alone. Oprócz drzewek dla Włoch, Etiopii oraz Szwajcarii możemy tworzyć własne modele samolotów i modyfikować ich uzbrojenie. Nowa akcja dyplomatyczna w postaci embarga. Od teraz w trakcie obrad pokojowych możemy zażądać demilitaryzacji wybranych terenów. Możemy też stworzyć państwo papieża. Arms Against Tyranny. DLC skupia się na krajach skandynawskich. Dodaje organizacje militarne, czyli koncerny, które możemy rozwijać w wybranym przez siebie kierunku. Możemy także sprzedawać technologie, zaopatrzenie lub statki na międzynarodowym rynku. Jednak największym atutem dodatku są drzewka dla Finów, Szwecji, Norwegii, Danii oraz Islandii. Trialo Valgiance. Muszę w końcu sprawdzić, jak się to wymawia. Poza drzewkami dla Brazylii, Argentyny, Chile, Paragwaju i Urugwaju nie dostajemy tutaj nic ciekawego. Content pack sobie darujemy, bo to jest jakieś wielkie nieporozumienie i nie warto tego brać na serio. Pominąłem tutaj Walking the Tiger, Death of the Zone oraz Together to Victory, ponieważ te DLC-ki zostały jakiś czas temu włączone do podstawy. Mam nadzieję, że ten materiał wam pomógł. Jeśli tak, zostawcie coś po sobie, a potem sprawdźcie najnowszy pilot mojego serialu na Cloudon Studio.